Oba miejsca wyglądały jak wyczyszczone rzeźnie. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Miło mi przywitać się z wami po powrocie z Danii, z której przywiozłam wam wiele zdjęć i nagrań, a niektórymi podzielę się dzisiaj z wami w odcinku na YouTubie. Bo jak się już pewnie domyślacie, dziś zapraszam was na odcinek z serii Zbrodnia po nordycku. I będzie to czwarte z 6 odcinków, jakie przygotowałam w ramach tego sezonu. Tym razem przy odcinku pomagała mi Sandra, która od wielu, wielu lat mieszka w Danii, z którą miałam okazję zobaczyć się, jak tam byłam. I to jej komentarz dzisiaj usłyszycie. Dziękuję wam za liczne wiadomości i podpowiedzi, gdzie zajrzeć. Fajnie było być z wami w kontakcie na Instagramie. Zachęcam też was, żebyście tam dzisiaj zajrzeli, bo będę miała dla was niespodziankę. Przypominam, profil nazywa się Kryminalne. Upewnijcie się też, że subskrybujecie podcast oraz macie włączone powiadomienia, aby wam nic nie umknęło. Polecam też dołączenie do newslettera, gdzie co tydzień szykuję kryminalną prasówkę. Link znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Martin Pedersen stał pod drzwiami i czytał kartkę, która na nich wisiała. Wiedział, że coś było nie tak. Mariana, jego macocha, nigdy się tak nie zachowywała. Była odpowiedzialna i nie znikała bez słowa. Do tego wraz z nią zniknęli także jego dwaj przyrodni bracia, Brian i Denis. Spojrzał jeszcze raz. Wyjechaliśmy, wracamy 28 czerwca. Głosiła wiadomość zostawiona na drzwiach domu na Nygeswej w Rydua. Tak brzmiała pierwsza informacja, którą ktoś przeprawił teraz na miesiąc późniejszą. Dokładnie tydzień temu, gdy był pod tymi drzwiami, był pewien, że data wskazywała na 28 czerwca. Teraz została zmieniona. Coś mu nie pasowało. Do tego do tej pory Marianne dzwoniła, jeśli planowała wyjazd. Martwił się o nich coraz bardziej. Nie, nie będzie już czekał. Tym razem pójdzie na policję i zgłosi, że jego macocha oraz przyrodni bracia zaginęli. A zatem 3 lipca 2000 roku 24-letni Martin Pedersen oficjalnie zawiadomił służby o zaginięciu 3 osób. Nikt nie spodziewał się tego, co policjanci odkryją. Dania to państwo położone w Europie Północnej, najmniejsze z państw nordyckich. Wraz z Grenlandią oraz Wyspami Owczymi tworzy wspólnotowe Królestwo Danii. Nazwa tego kraju jest związana z kamieniami runicznymi z Jeling. To właśnie na jednym z nich po raz pierwszy około 955 roku w alfabecie runicznym pojawiła się nazwa Denmark, co oznaczało graniczny las Duńczyków. Taka ciekawostka, w 16-znakowym alfabecie runicznym nie znano odpowiednika litery D, dlatego zapisano ją jako T. Stolicą Danii jest Kopenhaga, a obecnie państwo to zamieszkuje prawie 6 milionów mieszkańców. I choć według danych z Wikipedii z 2016 roku zaraz po Duńczykach najwięcej w Danii mieszka Turków, to najnowsze dane, które sprawdziła mi Sandra, pokazują, że już jednak są to Polacy. Jeśli chodzi o Kopenhagę, jest to największe miasto Danii i położone jest na wschodnim wybrzeżu wyspy Zelandia i częściowo Amager. Obecnie zamieszkuje ją około 800 tysięcy mieszkańców. A około 8 km od Kopenhagi znajduje się Rødovre. Z kolei to miasto liczy sobie około 37 tysięcy mieszkańców. I to tutaj mieszkała Marianne wraz z 2 synami. Śledczy potwierdzili, że takie zniknięcie według jej bliskich było dla niej nietypowe. Miała w zwyczaju być w regularnym kontakcie z nimi i to za pomocą telefonu, a nie kartek na drzwiach. 24-letni Martin nie mieszkał z nimi, ale był w regularnym kontakcie z macochą
i jej zniknięcia wraz z braćmi, 10-letnim Denisem i 12-letnim Brianem, bardzo go zaniepokoiło. Powiedział też śledczym, że ostatnio z kimś się spotykała. Może ten mężczyzna wiedział coś więcej. Podczas gdy technicy rozpoczęli skrupulatną rewizję domu, inni policjanci skupili się na chłopaku Marianne, Peterze Lundinie. Mężczyzna zeznał, że kobieta wraz z synami wyjechała na wakacje, a on zgodził się podczas ich nieobecności odnowić dom, trochę pomalować, trochę posprzątać. Dla śledczych ta wersja brzmiała nie do końca prawdopodobnie, a wkrótce rewizja domu miała potwierdzić ich obawy. Bo gdy 5 lipca śledczy przybyli do domu Marianne, okazało się, że znaleziono tam ślady krwi. Po wejściu do środka rzucał się obraz mebli pokrytych folią i odsuniętych od ścian. Więc w pierwszej kolejności wersja Petera wydawała się być prawdopodobna. Ale kiedy dokładnie zbadano te pomieszczenia, okazało się, że nic nie jest w porządku. W całym domu znaleziono ślady, które podsumowano jako obfitą ilość krwi i tkanek ludzkich. A wkrótce miało wyjść na jaw, że należały one do zaginionej kobiety i jej dwóch synów. Do tego w toalecie znaleziono wymiociny, a z piwnicy wydobywał się bardzo nieprzyjemny zapach. Wkrótce pojawił się wniosek, że doszło tutaj do rzezi. Peter jako główny podejrzany został aresztowany i był następnie przetrzymywany w areszcie przez 4 tygodnie. Dalsze badania domu doprowadziły do wniosku, że doszło tutaj do poćwiartowania ciał i że częściowo odbyło się to w piwnicy, a częściowo w garażu. Zastępca inspektora kryminalnego Niskula powiedział prasie: oba miejsca wyglądały jak wyczyszczone rzeźnie, mimo tego, że Peter próbował zatrzeć ślady poprzez generalne sprzątanie. Na podstawie zabezpieczonych materiałów dowodowych technicy byli w stanie ustalić, że Lundin użył w garażu szlifierki kątowej, a na podłodze zabezpieczono około 100 widocznych śladów, które powstały w wyniku uderzenia toporem. Na tej podstawie oszacowano, że do morderstwa doszło z 16 na 17 czerwca 2000 roku. Zdaniem śledczych Peter zabił, a następnie poćwiartował swoją dziewczynę Marianne oraz jej dwóch synów, Denisa i Briana, w jej własnym domu. Ta sprawa już sama w sobie jest przerażająca, ale gdy śledczy odkrywają historię Petera, dopiero są w szoku. Bo okazuje się, że mężczyzna nie zabił po raz pierwszy. Wyglądający na niepozornego ma tak naprawdę na swoim koncie wyrok za morderstwo własnej matki. Jak doszło do tych wszystkich zbrodni i do tego, że taki człowiek wyszedł na wolność? Jakie wydarzenia sprawiły, że postanowił zabić? Aby odpowiedzieć na te pytania, przyjrzyjmy się teraz historii Petera Lundina. Peter Kenneth Buxton Lundin urodził się 15 lutego 1972 roku. Przez pierwszych 8 lat mieszkał z rodzicami w domku jednorodzinnym w Seward Trent. I od razu wspomnę, że obecnie nie znajdziecie go pod tymi danymi, dlatego że dwukrotnie zdążył już zmienić swoje imię i nazwisko. Najpierw na Bjarnes Kornbok, a ostatnio na Thomas Christian Olesen. Ale więcej o tym, jak do tej zamiany doszło, opowiem pod koniec odcinka. Jeśli chodzi o miasto, w którym urodził się Peter, to jest to takie małe duńskie nadmorskie miasteczko właściwie, położone około 30 km na południowy zachód od Kopenhagi. Miejscowi lubią się chwalić, że urodziło się tam dwóch znanych piłkarzy, Ken Ilso i Joachim Andersen. Ale niestety to właśnie przez Petera Lundina o tym miejscu zrobiło się głośno. Na świat przyszedł jako syn Ole Bustroma Lundina i Anny Lundin, która pochodziła z Niemiec. W 1950 roku Ole i jego brat przeprowadzili się z Kanady do Stanów Zjednoczonych,
Zrobili to, ponieważ chcieli wstąpić do wojska, a armia amerykańska pozwalała im zachować duńskie obywatelstwo. W konsekwencji jego brat został wysłany do Korei, gdzie w wyniku zarażenia wirusem zmarł, a Ole w tym czasie stacjonował w Niemczech Zachodnich. I to właśnie tam podczas swojej służby poznał młodą Niemkę, Annę Schaffner. Ojciec Anny również był żołnierzem, więc dla kobiety bycie z kimś, kto jest wojskowym, było czymś znanym, komfortowym. Sprawiało, że czuła się z tym dobrze. Po zakończonej służbie Olego para jednak postanowiła przenieść się do Danii i stało się tak na początku lat 70. W międzyczasie pobrali się i długo starali o dziecko. W końcu, gdy Anna miała 39 lat, na świat przyszedł ich jedyny syn, Peter. Wyczekany syn był oczkiem w głowie rodziców. Przede wszystkim był rozpieszczany przez ojca, który spełniał wszystkie jego zachcianki. To prawda, w domu nigdy się nie przelewało, bo obecnie Ole pracował jako murarz, ale panował w nim spokój i można powiedzieć, że była to szczęśliwa rodzina. Ale do czasu. Ten pomyślny okres skończył się na początku 1979 roku, gdy w mózgu ojca Petera wykryto zakrzep. A ten z kolei spowodował przejściowy paraliż połowy ciała i uniemożliwił pracę mężczyźnie. W międzyczasie Anna zaczęła mieć problemy z piciem i nie radziła sobie ze swoimi emocjami. W efekcie znęcała się emocjonalnie nad synem. Ole stał się z kolei nieobecnym ojcem, co jeszcze bardziej wpłynęło na rozłam rodziny. Co prawda mieszkali w domu, który Ole własnoręcznie zbudował, to jednak przez to, że pieniędzy było coraz mniej, wkrótce musieli się z nim pożegnać, bo przez problemy finansowe dom został przejęty, a rodzina popadła w długi. Nie miała z czego żyć. I gdy sytuacja była tragiczna i wydawało się, że trudno znaleźć jakieś rozwiązanie, z pomocą przyszedł wuj z Ameryki. Z jego pomocą cała rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, mając nadzieję, że poprawi to ich sytuację. Tak też się stało w 1980 roku. Spakowali najpotrzebniejsze rzeczy, a ich pierwszym przystankiem była Floryda. Był to też czas, gdy Ole odzyskał siłę. Jego zdrowie się poprawiło i znów mógł pracować jako murarz. Tym razem zarabiał całkiem nieźle. Na tyle, że kupili dom na Essex Drive i zaczęli prowadzić mały motel. Minęło parę lat i między 1984 a 85 rokiem cała rodzina postanowiła, że czas na przeprowadzkę. Tym razem wybrali Karolinę Północną. Osiedlili się w miejscowości Maggie Valley, którą zamieszkiwało ledwie 600 osób. A wszystkie swoje oszczędności zainwestowali w piękny, dwupiętrowy, drewniany dom. Ale mimo tego, że z boku wyglądało, że im się układa, to wcale tak nie było. Zwłaszcza relacje Petera z matką stawały się coraz gorsze. Ole i Anna cały czas się kłócili, a Peter stwierdził później, że pamiętał, jak oglądał te kłótnie i widział, jak źle traktuje ojciec jego matkę. Mimo to raczej stawał po jego stronie. Jeśli chodzi o Petera, to on w tamtym czasie również zaznał przemocy, zarówno od strony ojca, jak i matki. Dlatego czuł się samotny. Nie miał żadnej rodziny tam oprócz rodziców, żadnych przyjaciół. Czuł się odizolowany. Nikt też się nie interesował, co się u nich dzieje. Anna znęcała się też nad swoim synem psychicznie. Na przykład jeżeli ten zapraszał jakiegoś kolegę do domu, to potrafiła go wyzywać, że jest, cytuję, grubą świnią i krzyczeć, że przyszedł tylko po to, żeby zjeść ich całe jedzenie. Również nieprzyjemne uwagi i obraźliwe słowa kierowała w stronę swojego syna, a nawet nie stroniła od rękoczynów przy kolegach. W
pewnym momencie szkoła, do której chodził Peter, zaczęła podejrzewać, że w domu dzieje się coś niedobrego. Zachowywał się bardzo agresywnie. A gdy chodził na przykład na zapasy i brał udział potem w zawodach, to zdecydowanie nadużywał siły. To wszystko doprowadza do tego, że szkoła zawiadamia służby społeczne, a te decydują się na to, żeby 12-letni Peter został odebrany rodzicom i umieszczony w rodzinie zastępczej. W międzyczasie Anna została oskarżona o zaniedbanie i znęcanie się nad dzieckiem. Prowadzone jest również śledztwo w tej sprawie, ale nie trwa ono zbyt długo. Ostatecznie chłopak przebywał w rodzinie zastępczej tylko przez 3 miesiące, a potem wrócił do rodziców, gdzie przemoc domowa była dalej obecna. W tamtym okresie nie ma już śladu po sympatycznym chłopcu. Jest teraz bardzo buntowniczy nastolatek, niespecjalnie myślący o przyszłości. Głównie interesuje go słuchanie muzyki. Do tego zapuszcza długie włosy i chce być hipisem. Ostatecznie w wyniku swojego zbyt brutalnego zachowania został wydalony z drużyny zapaśniczej. Zdaniem trenera stwarzał zagrożenie i mógł kogoś poważnie zranić, a może nawet i zabić. Trener wolał nie ryzykować. Ponieważ między Ole a Anną nie układa się zbyt dobrze, mężczyzna decyduje się na to, aby opuścić żonę i zabiera ze sobą 14-letniego wtedy Petera. Właściwie nie ma żadnego planu. Wybiera przypadkowe miejscowości w całym kraju. Zaczynają od Los Angeles, mieszkają też przez chwilę w Nowym Jorku i Bostonie. Wyglądało to tak, jakby nie mogli znaleźć swojego miejsca. Do czasu, aż przeprowadzili się do Miami. Ole, który wcześniej bardzo dobrze zarabiał jako murarz, tym razem ma z tym problem. Te zarobki nie są już tak wysokie i znów pojawiają się problemy ze znalezieniem pracy. Przez ten czas Peter jakby się uspokaja. Teraz jest opisywany jako cichy chłopak i w zasadzie tylko raz dochodzi do jakiejś takiej agresywnej sytuacji. Ma ona miejsce w autobusie. Bije się wtedy z jakimś chłopakiem i ostatecznie kierowca autobusu zatrzymuje pojazd i każe mu przestać. Ponieważ Peter nie zastosował się do polecenia, ostatecznie został wyrzucony z tego autobusu. Ponieważ jego ojciec nie do końca radzi sobie z pracą, Peter ma takie poczucie, że to on musi iść też do pracy i zaczyna pracować w niepełnym wymiarze godzin jako kelner. Gdy kończy 16 lat, decyduje się na porzucenie szkoły średniej i chce pracować jako murarz z ojcem. W tym samym czasie Ole i Anna odnawiają kontakt i postanawiają dać sobie jeszcze jedną szansę. W efekcie ojciec i syn powracają do Maggie Valley, gdzie Anna nadal mieszka. Peter dalej pomaga swoim rodzicom, pracuje w różnych branżach, ale też postanawia, że zarobi na sprzedaży narkotyków. To właśnie w tym czasie po raz pierwszy zetknął się z narkotykami. Sprzedaje m.in. marihuanę i kokainę. Wraca też do liceum i tam postanawia sprzedawać narkotyki swoim kolegom z klasy. Ale choć wydaje się, że rodzina wychodzi na prostą, to wcale tak nie jest, bo Anna dalej ma problem z nadużywaniem alkoholu. Nie radzi sobie też z tym, że Maggie Valley to bardzo małe miasto i w zasadzie nikogo tam nie zna. Nie ma żadnych przyjaciół, żadnej bliskiej osoby, oprócz oczywiście męża i syna. Czuje się samotna i wyizolowana. Tęskni też do swojego życia w Niemczech, a to sprawia, że pije coraz więcej, aby nie myśleć. I jak się pewnie domyślacie, nauk doprowadza do tego, że staje się też coraz bardziej agresywna. A tę agresję postanawia wyładowywać na synu. Ole to zauważa i nie jest obojętny. Ma takie przemyślenia, że może dobrze by zrobiło Annie, gdyby ta pojechała do ojczystego kraju. Organizuje więc jej taki wyjazd. W związku z tym wkrótce Anna wyjeżdża do rodziny w Monachium. Nie trwa to jednak długo, bo Anna na miejscu tęskni z kolei do męża i syna. Dlatego wkrótce
powraca do Maggie Valley. Jest to też czas, gdy Peter zaczyna pojawiać się w policyjnych raportach. Ogólnie, jako 16-latek, czterokrotnie otrzymuje wyroki między 30 a 60 dni pozbawienia wolności za takie przestępstwa jak włamanie, posiadanie narkotyków czy groźby telefoniczne. Ale to, co daje do myślenia w konsekwencji późniejszych wydarzeń, to to, że w tym czasie dostał też wielokrotny zakaz zbliżania się do niektórych kobiet. Relacja nastolatka z mamą w tym czasie nie jest najlepsza. Właściwie można by ją uznać za beznadziejną. Ale zupełnie inaczej wygląda jego relacja z ojcem. Peter i Ole dogadują się w tym czasie bardzo dobrze. Są sobie bliscy, można nawet powiedzieć, że rozumieją się bez słów. Nie zostaje to niezauważone przez Annę, którą to po prostu boli, bo czuje się jeszcze bardziej wykluczona. Pije więc więcej, a to wzmaga jej agresję, którą wyładowuje na synu i to takie ciągle błędne koło. Tylko tym razem już zarówno Ola, jak i Peter nie są tak wobec niej pobłażliwi i również zaczynają stosować wobec niej przemoc. Zauważają to również sąsiedzi, którzy kilkukrotnie wzywają policję na adres Lindinów, ale kobieta nie chce niczego zgłaszać. W oczach sąsiadów mężczyzna ma opinię złego człowieka. Zwłaszcza, że kobieta skarżyła im się nieraz, że mężczyzna zabierał jej telefon czy zostawiał jedzenie w samochodzie, by nie miała do nich dostępu. Podobno też była przywiązywana do krzesła, a następnie bita i torturowana do momentu, gdy mdlała, zarówno przez syna, jak i męża. Po wszystkim jej oprawcy odwiązywali ją z tego krzesła, zdejmowali i tak zawijali w dywan. Tak mocno, że nie mogła oddychać, gdy potem odzyskiwała przytomność. Oczywiście, gdy już ją odzyskiwała, to była w szoku i walczyła, chciała się wydostać, a to sprawiało, że łamała paznokcie. Przemoc, jakiej doświadczała, miała też dwukrotnie doprowadzić do tego, że miała złamaną rękę. Zatem tym razem to ona raczej była ofiarą. A mimo tego, że sąsiedzi regularnie słyszeli odgłosy kłótni i bójki, nie byli w stanie jej pomóc. To, co też warto dodać, to to, że właściwie cała trójka przez większość czasu była pod wpływem alkoholu. Do tego Peter brał również narkotyki. Jak to się stało, że Anna straciła życie? Pewnie prawda nie wyszłaby na jaw, gdyby nie huragan, który w listopadzie 1991 roku nawiedził Karolinę Północną. Wielkie fale sprawiły, że makabryczny pakunek wypłynął na plażę. 1 listopada przechodnie spacerujący po plaży, niedaleko latarni morskiej w Buxton, odkryli ciało kobiety, które zostało wyrzucone na brzeg. Przed wrzuceniem do wody zostało owinięte niebieskim kocem. Było też przykryte czarną folią, owinięte taśmą i żółtą liną. Przerażeni spacerowicze natychmiast zawiadomili policję, a ta od razu zabrała się do pracy. Niełatwo było ustalić tożsamość kobiety. Potrzeba było na to 4 miesięcy. Dopiero pomogła jej rodzina z Niemiec. To dzięki nim nie było wątpliwości, że była to 59-letnia Anna Lundin, która rzekomo miała wyjechać ze Stanów, ale do Niemiec nigdy nie dotarła. Niemal od razu głównymi podejrzanymi stali się więc jej mąż i syn. Tylko że był pewien problem. Okazało się, że w tym czasie uciekli do Kanady. Ale wkrótce, bo 6 czerwca 1992 roku, obaj zostali zatrzymani w pokoju hotelowym w Toronto. Do tego, że to oni stali się głównymi podejrzanymi, doprowadziło to, że przeszukano cały dom, w którym mieszkała rodzina. Według policjantów znalezione tam ślady jednoznacznie wskazywały na ojca i syna jako sprawców morderstwa.
Do dziś nie ma pewności, kiedy dokładnie doszło do zbrodni. Niektóre źródła podają 1 kwietnia, inne 7 1991 roku. Ale dokładnej daty nigdy nie ustalono z całą pewnością. Nie ma też pewności co do tego, jak wyglądały te wydarzenia, ale uznaje się, że mogło to wyglądać tak. W kwietniu pijana Anna podeszła do 19-letniego Petera z nożyczkami i chciała mu obciąć jego długie włosy, które tak wytrwale zapuszczał. To sprawiło, że chłopak się wściekł i zareagował w jedyny znany mu sposób. Zaatakował kobietę. Anna kierowała dłonie już w stronę jego włosów i wtedy on jakoś tak się wywinął jej, a następnie złapał za szyję. Kobieta prosiła go chociaż o kilka minut rozmowy. A on nie miał ochoty na to. Miał w planach pójście na imprezę, więc chciał załatwić sprawę jak najszybciej. Pod wpływem złości pchnął kobietę ze schodów, a kiedy upadła, zacisnął ręce na jej szyi. Usłyszał jakiś dźwięk, coś chrupnęło mu pod palcami. Wtedy zorientował się, że jego matka się nie rusza. Prawdopodobnie nie żyje. Nie zastanawiał się jednak zbyt długo. Natychmiast zadzwonił do ojca, a kiedy ten przyjechał, obaj zawinęli jej ciało w koc, a potem dokładnie zabezpieczyli folią, owinęli taśmą i wrzucili do bagażnika. A potem ruszyli w długą podróż. Jakieś 700 kilometrów od domu zdecydowali, że znaleźli miejsce na pozbycie się jej ciała. Dopiero 7 miesięcy później zostało ono odkryte, gdy wrzucono je na wspomnianą plażę. Ciało było już w zaawansowanym stadium rozkładu, a jak mówiłam, tożsamości kobiety początkowo nie ustalono. Dopiero po interwencji rodziny Anny z Niemiec udało się powiązać fakty i ustalić, że to właśnie Anna jest kobietą, którą znaleziono. Rodzina zgłosiła się na policję, dlatego że od bardzo dawna nie miała z nią kontaktu. A gdy jeszcze policjanci dowiedzieli się od sąsiadów o nadużyciach w rodzinie Anny, to byli niemal pewni, że to właśnie mąż i syn są odpowiedzialni za jej morderstwo. Jak wspomniałam, do zatrzymania obu mężczyzn doszło w jednym z moteli w Toronto. Wtedy też znaleziono przy nich 30 tysięcy dolarów i 2 bilety lotnicze do Wielkiej Brytanii, wykupione na fałszywe nazwiska. Wyglądało więc na to, że szykowali się do ucieczki. Kanadyjscy policjanci przekazali ich w ręce policji z USA, a niedługo potem stanęli przed sądem. Peter tłumaczył, że śmierć matki była przypadkowa. Twierdził, że jego mama potknęła się i spadła ze schodów i wtedy już nie żyła. A on się oczywiście później bał, że to jego skarżą o zabójstwo i dlatego postanowił się pozbyć ciała i wraz z ojcem wywieźli je tak daleko. Zatem jedyne, do czego się przyznał, to do nielegalnego pochówku. Twierdził też, że miejsce, które wybrał, nie było przypadkowe, bo chciał urządzić matce cudowny pogrzeb. Ona zawsze kochała morze i wydawało mu się, że zostawienie jej na plaży będzie idealnym pomysłem. Sąsiedzi z kolei twierdzili, że kiedy pytali, co się stało z Anną, bo dawno jej nie widzieli, to Peter i Ola zgodnie odpowiadali, że wróciła do Europy. Ale tłumaczenia chłopaka o przypadkowej śmierci matki nie przekonały przysięgłych. Ostatecznie chłopak przyznał się do zabójstwa i został skazany na 20 lat pozbawienia wolności, a wyrok ten został ogłoszony w lipcu 1993 roku. Obrońca 22-latka złożył jednak apelację, twierdząc, że wyrok był zbyt surowy. I generalnie chodziło o to, że jako główny taki czynnik, który sprawił, że mężczyzna otrzymał maksymalny wyrok, to było to, że sędzia nazwał jego czyn takim złośliwym. I zdaniem prawnika mężczyzny to było za mało, żeby właśnie pojawił się taki wyrok. A w związku z tym, że jeszcze Peter przyznał się do winy, to ostatecznie prokurator i obrona dochodzą do ugody.
I co też warto podkreślić, ani w trakcie procesu, ani przed, ani po, Peter nie został przebadany przez psychiatrów, ponieważ nikt nie był zainteresowany długimi i kosztownymi badaniami. Dlatego też sprawa właściwie zostaje zamknięta, a wyrok trochę zmieniony. Bo z początkowych 20 lat zostaje skrócony do 15 lat pozbawienia wolności. Karę odbywa w zakładzie karnym Brown Creek. Ale jak się wkrótce okaże, wcale nie spędzi 15 lat w więzieniu. Dlaczego? Zaraz wam o tym opowiem. W międzyczasie Peter właściwie nie rozumie, dlaczego zabójstwo jego matki było takim problemem dla władz i opinii publicznej. W 1995 roku zacytowano jego słowa, z których wynikało, że jego zdaniem jego matkę przedstawiono źle, bo mówił, że wcale nie było tak, że on miał z nią złą relację, nie była jakąś szalejącą pijaczką. Oczywiście miała swoje problemy, ale on ją szanował i była też jego przyjaciółką. Nigdy też nie okazał skruchy za to, co zrobił. Za to powiedział, że nie rozumie, dlaczego państwo w to ingeruje, co jest jego prywatną sprawą. Więc uznał, że właśnie dlatego uciekł, dlatego nie chciał być złapany. Bo wiedział, że państwo się wtrąci i on dostanie za to karę. A nie chciał iść do więzienia. Bo jak jeszcze raz podkreślił, to była ich prywatna sprawa. I co też jest ciekawe, przez kolejne lata zawsze bronił reputacji swojej matki w różnych wywiadach. Tylko, że przez to wyglądało na to, że to on był tym potworem. I też sprawiało, że wszyscy się zastanawiali, że jak to było, że tutaj niby ją kochał, szanował, taka dobra była, a dlaczego w takim razie tak w potworny sposób odebrał jej życie. Ale Peter nie przejmował się tym, co myślą o nim inni. Był postrzegany jako szczery, ale też i arogancki. Co sprawiło, że nie za bardzo dogadywał się w więzieniu z innymi więźniami. Będąc tam, pokazał też swoją agresywną stronę. Wielokrotnie wpadał w różne kłopoty z powodu bujek i zażywania narkotyków. A to z kolei doprowadzało do tego, że często lądował w izolatce. I gdy wydawało się, że świat dosyć szybko zapomni o matkobójcy, to jednak ten temat powrócił za sprawą pewnego wywiadu. Otóż pod koniec 1994 roku duńskim dziennikarzom udało się po wielu staraniach przeprowadzić wywiad z odsiadującym wyrok Peterem, który wyemitowano w telewizji. Warto tu też dodać, że sam mężczyzna przedstawiał siebie także jako muzykę i poetę, wrażliwego artystę. Więc kiedy producenci programu dla duńskiej stacji TV2 postanowili przeprowadzić z nim wywiad, sam Peter był bardzo chętny. Przy okazji chciał też w nim zaprezentować swoją wrażliwość, grając na gitarze, śpiewając czy recytując wiersz. A trzeba dodać, że program cieszył się niesamowitą popularnością, bo aż 1,2 miliona Duńczyków, czyli co czwarty, oglądało i z przerażeniem słuchało, co do powiedzenia miał Peter. Już sam jego wygląd bardzo wszystkich zaskoczył i przyciągnął uwagę widzów, dlatego że mężczyzna postanowił pokazać się z twarzą częściowo pomalowaną na czarno. Mówił, że to jego taki wyraz, że życie ma jasną i ciemną stronę. Czyli miało to symbolizować dobro i zło. Wywiad został przeprowadzony w więzieniu, a transmisja została wyemitowana przez Nordisk Film TV dla TV2. Zorganizował ją dziennikarz Jesper Klee. Program nazywał się The American Dream i opowiadał o tym, jak młodzi Duńczycy przeprawili się przez Atlantyk i dotarli do Stanów Zjednoczonych. W zasadzie to był przypadek, że wzięto do tego programu Lundina, bo po prostu duńscy producenci, przeglądając różne materiały, natchnęli na jego historię i zobaczyli, że obywatel Danii został skazany za zamordowanie swojej matki.
Następnie wspomniany dziennikarz napisał list do Petera i zapytał, czy byłby chętny do wzięcia udziału w tym właśnie wywiadzie, a ten odpowiedział, że jak najbardziej. Potem załatwiono wszystkie formalności z więzieniem. A jego dyrekcja miała dosyć taki liberalny stosunek do tego, aby przeprowadzić wywiad z osadzonymi, więc wydała zgodę. Jeśli chodzi o duńską nazwę tego programu, to nazywał się Drammen om Amerika. To, co też warto podkreślić, to to, że wtedy Peter miał 23 lata, był wysportowany i miał ciemne, długie włosy. Określany był mianem przystojnego i zdecydowanie podobał się wielu kobietom. W trakcie wywiadu wyrecytował coś w rodzaju wiersza, mówiąc po angielsku do duńskiego reportera. I słychać było, że ma taki amerykański akcent. I ten wiersz to były takie, można powiedzieć, przeciwstawne rzeczy. Tłumacząc na polski, brzmiałoby to mniej więcej tak. Jeśli jest cisza, jest mowa. Jeśli jest niebo, jest piekło. Jeśli jest pokój, jest wojna. Jeśli jest mniej, jest więcej. Jeśli jest wysoko, jest nisko. Jeśli jest tak, jest nie. Jeśli jest lód, jest ogień. Jeśli jest uczciwość, jest kłamstwo. Jeśli jest miłość, jest nienawiść. Jeśli jest fakt, jest los. Jeśli jest zawsze, jest nigdy. Jeśli jest przeszłość, jest wieczność. Jeśli jest dzień, jest noc. A potem jeszcze same pojedyncze słowa, czyli ciemność, światło, dzikość, oswojenie. I tak jeszcze kilka linijek, a ostatnie brzmiało: jest zło i go nie ma. I choć Peterowi bardzo zależało na tym, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, to niestety wywiad nie został wyemitowany w Ameryce, co najprawdopodobniej bardzo go zezłościło. Ale za to został wyemitowany w Danii, co sprawiło, że wkrótce zyskał ogromną popularność. Jednym z oglądających wywiad był duński psycholog i psychiatra Stijn Levenda. I wsłuchując się w słowa tego człowieka, obserwując jego mimikę i gestykulację, umieścił go na tak zwanej liście psychopatów na samym szczycie. Przyznał mu aż 39 punktów na 40 możliwych. I to, co tu też warto dodać, to to, że żaden z duńskich psychiatrów nie chciał się wypowiedzieć na temat Petera, więc tak naprawdę to była jedyna osoba, która publicznie zabrała głos w jego sprawie. Stijn Levenda mówił, że mimika Petera przypomina atakującego drapieżnika, że nie ma on pełnej kontroli nad motorycznymi zdolnościami swojej twarzy. Zaobserwował też u niego tiki i podkreślił, że widzi w nim ewidentnego psychopatę. I co istotne, do analizy zachowania mężczyzny psychiatra użył metody Psychopathy Checklist, gdzie znajdziemy 20 różnych punktów, przy których daje się danej osobie od 0 do 2 punktów. Więc maksymalnie można zdobyć 40 punktów. I jak wspomniałam, prawie wszędzie psychiatra dał Peterowi maksymalną ilość punktów. Powiedział też, że uważa go za najbardziej typowego psychopatę, jakiego analizował. Opisał go jako narcystycznie zakochanego w samym sobie. I co chyba najbardziej przerażające w jego opinii, to to, że powiedział, że jego zdaniem jest najbardziej chorym psychopatą, z jakim do tej pory miał do czynienia. Jak wspominałam, Peter był młodym, atrakcyjnym, wysportowanym mężczyzną, więc po audycji programu wiele kobiet chciało go lepiej poznać i wcale nie przeszkadzało im to, co mówił o nim psychiatra. Młode Dunki dosłownie oszalały na jego punkcie. Zaczęły wypisywać do niego listy, a on chętnie,
wymieniał z nimi korespondencję. Po tym, jak otrzymał około 30 listów od różnych kobiet, powiedział, że zmanipulował niektóre z nich, aby wysyłały mu pieniądze. To, jak to wyglądało, opisał tak. Powiedział, że jego taktyka była bezpośrednia. Pierwsze listy dotyczyły tego, jak on sobie radzi, jakie są jego uczucia, jak to mu ciężko w więzieniu, jak bardzo tęskni za pięknymi kobietami, a potem udawał, że się w nich zakochał i prosił, żeby przysłały mu trochę pieniędzy. Nazwał to dobrym interesem. Wmawiał, że potrzebuje jedzenia, prawnika, że jest źle traktowany i że one mogą go wybawić. Jak już pewnie wiecie, to nie jest jakieś odosobnione zjawisko, bo historia zna wiele takich przykładów, że właśnie kobiety pisały listy do osadzonych. I nie tylko oczywiście kobiety. A potem z tego wychodziły nawet małżeństwa. Co ciekawe, doczytałam również, że także Peter Madsen miał taką historię właśnie, że przez listę poznał kogoś, kto darzył go uczuciem. Jeżeli nie wiecie, kto to jest, to przypominam, sprawa dziennikarki Kim Wall. Natomiast jedną z takich niewielu osób, która miała kontakt z Peterem podczas całego jego pobytu w więzieniu, była jego ciocia, matka chrzestna, Dotę, która mieszkała w Kanadzie. Przez cały ten czas pisali do siebie listy, a w tych listach Peter niejednokrotnie pisał o tym, jaką przyjemność sprawiło mu morderstwo. Kobieta zawsze zastanawiała się, czy to, co pisał, to pisał po to, żeby być z nią w jakiejś relacji, żeby ją jakoś tak szokować, czy jednak pisał prawdę. Twierdziła też, że deklarował, że chciałby wyjść z więzienia, by znów kogoś zabić. Dla ciotki Petera nie były to normalne wiadomości. Uważała, że coś jest z tym chłopakiem nie w porządku. W jednym z listów napisał: już bardzo długi czas spędziłem w więzieniu, więc jeśli wejdę i brutalnie zamorduję wiele osób, to będę miał do tego dobry powód. I wierz mi lub nie, zabijanie wydaje mi się bardzo, ale to bardzo przyjemną rzeczą. Natomiast o morderstwie swojej matki napisał tak: jakiś demoniczny duch mnie opętał, działał przeze mnie, więc w rzeczywistości to nie była moja wina. W innym liście napisał: mnóstwo duńskich dziewcząt pisze do mnie listę. One nie mogą się doczekać końca mojego wyroku, kiedy wyjdę na wolność. Tak, muszę zadowolić je wszystkie. Nawet te brzydkie, ha. Przez cały pobyt w więzieniu mężczyzna trafił 19 razy do izolatki. Groził innym śmiercią, kradł, posiadał narkotyki. Łącznie spędził w niej 8 miesięcy. Sam siebie opisywał jako ambitious and delicious, co można przetłumaczyć jako jestem złośliwy i pyszny. W jednym z ostatnich listów do ciotki napisał: chcę was wszystkich poinformować, że nie jestem już szalony. Chodzę na terapię, a mój lekarz mówi, że robię duże postępy. Ale nie tylko lekarz miał mieć o nim dobre zdanie. Bo również jedna z kobiet, która napisała do niego list, uznała, że jest idealnym kandydatem na męża. Jeszcze w trakcie jego pobytu w więzieniu wzięli ślub. 33-letnia Tina z duńskiego miasteczka Mle postanowiła napisać do mordercy i ku swojemu zadowoleniu szybko dostała od niego odpowiedź. Potem zaczęli już pisać regularnie. A każdy kolejny list był coraz dłuższy i wydawało się, że między nimi rodzi się uczucie. W marcu 1996 roku kobieta postanowiła się spotkać ze swoim ukochanym i specjalnie przyleciała do USA. Peter, o czym jeszcze wtedy kobieta nie wiedziała, szykował dla niej niespodziankę. Postanowił, że się oświadczy, a zaskoczona kobieta zgodziła się. Ślub odbył się w wielkiej więziennej sali, a wzięli w nim udział strażnicy oraz pracownicy administracji więzienia. Nie było wielkiej uczty, nie było szampana, ale od tej pory Peter i Tina stali się małżeństwem.
Być może Lundin liczył, że w ten sposób uda mu się złagodzić trochę swoją karę. I choć oficjalnie później faktycznie skrócono mu czas pobytu w więzieniu, to jednak nie z tego powodu, a zupełnie innego. Przepełnienia zakładu karnego. Ale czy właśnie to, że wziął ten ślub, miało wpływ? Tego nie wiemy. Ale tak, dobrze usłyszeliście. Peter został zwolniony po odbyciu zaledwie połowy kary z więzienia ze względu na to, że po prostu w więzieniu było za wielu osadzonych i kogoś trzeba było się pozbyć. Drogą dedukcji wybrano tak zwane mniejsze zło i uznano, że Petera należy wywieźć do Danii i pozbyć się problemu. Oczywiście mężczyzna nie był jedynym osadzonym, którego zwolniono wcześniej, ale znalazł się właśnie w grupie tych, w cudzysłowie, szczęśliwców. Ponieważ, jak wspomniałam, był duńskim obywatelem, to automatycznie uznano, że należy deportować go do Danii. Problem był tylko taki, że na tę deportację trzeba było trochę poczekać. Problem był ogólny, nie tylko w przypadku Petera była taka sytuacja, więc stworzono specjalne więzienie dla przestępców, którzy czekali na wydalenie z kraju. I w nim mężczyzna czekał, aż wyślą go do Danii. 20 maja 1999 roku został przewieziony na lotnisko, a eskortowało go dwóch policjantów. Zanim jednak zdążyli go usadzić w samolocie i wysłać jak najdalej z Ameryki, mężczyzna wpadł w szał. A to sprawiło, że pilot odmówił odbycia lotu z takim pasażerem, więc wszyscy musieli opuścić samolot. Skontaktowano się więc z amerykańską ambasadą w Kopenhadze i Interpolem i poinformowano, że jest problem, że trzeba przewieźć bardzo brutalnego i niebezpiecznego więźnia. Amerykańska policja liczyła w ten sposób, że duńska policja wesprze ich w całej akcji i bezpiecznie odbiorą byłego osadzonego już. Chcieliby właśnie, jak samolot wyląduje, to od razu przejęła go duńska policja i w ten sposób pozbyć się problemu. I faktycznie, policjanci z Danii się pojawili, przejęli przewożonego mężczyznę, sprawdzili, czy w Danii nie jest za nic poszukiwany i wypuścili wolno. W ten sposób od 4 czerwca 1999 roku Peter Lundin stał się wolnym człowiekiem. Z lotniska w Kopenhadze od razu pojechał do swojej żony Tine, która w tym czasie mieszkała ze swoją nastoletnią córką. Czyli to oznaczało, że zwolniony warunkowo skazany morderca i zdiagnozowany psychopata został zwolniony bez nadzoru i mógł dalej zabijać. Z Tiną zamieszkali w jej domu w molu koło Kopenhagi i tam też został w zasadzie bardzo dobrze przyjęty przez całą społeczność, także rodzinę jego żony. Wydawało się, że to facet, który miał dosyć pogmatwane życie, ale dostał szansę i wychodzi na prostą. Ojciec Tiny na tyle go wspierał, że załatwił mu nawet pracę, a wkrótce okazało się, że Tina jest w ciąży. Wszystko wskazywało na to, że w końcu mężczyzna założy rodzinę i będzie szczęśliwy. Ale oczywiście tak się nie stało. Na problemy małżeńskie wpłynęło m.in. to, że Peter nie zamierzał kończyć swoich korespondencyjnych znajomości. Podobało mu się to, że kobiety wysyłają mu pieniądze. Podobno jedna z nich przekazała mu 30 tysięcy koron duńskich. Pieniądze te miał wydać na nowe ubrania i korzystanie z usług seksualnych. Oczywiście w tajemnicy przed żoną. Na początku 2000 roku para powitała na świecie syna. Peter wydawał się być bardzo dumny z tego, że przekazał swoje geny dalej. Ale szczęście nie trwało zbyt długo, bo w pewnym momencie mężczyzna zaczął mieć problemy z nastoletnią córką Tiny. Coraz częściej między tą dwójką dochodziło do kłótni. Podobnie miał też dosyć pracy u teścia. Twierdził, że jest wykorzystywany, traktowany jak niewolnik i nie będzie się użerał z małolatą. I tu miał na myśli córkę Tiny. Po zaledwie kilku miesiącach mieszkania razem,
mężczyzna brutalnie zaatakował nastolatkę. To sprawiło, że Tina uznała, że więcej nie zniesie i kazała mu się wynieść. Mężczyzna nie za bardzo wiedział, co ze sobą zrobić. I tak znalazł miejsce w czymś, co możemy określić jako takie schronisko dla mężczyzn. A dokładnie w Nauvoo. A zdjęcia z tego miejsca możecie zobaczyć teraz na YouTubie. Jest to dzielnica Kopenhagi. Obecnie uznawana jest za symbol kopenhaskiej wielokulturowości. I co ciekawe, w 2021 roku w głosowaniu serwisu turystycznego Time Out zajęła pierwsze miejsce jako najfajniejsza dzielnica na świecie. Więc jeśli będziecie kiedyś w Kopenhadze, to koniecznie tam zajrzyjcie. Wyglądało więc na to, że Stijn Lavenda miał rację, tworząc swoją analizę i oceniając skłonności psychopatyczne Petera. Jego porywczy charakter sprawił, że dosyć szybko stracił pracę. Właściwie każdego dnia miał z kimś zatarg. Był agresywny, rozpoczynał różne bójki. Był tak naprawdę trochę takim chodzącym problemem. Cały czas też ogromną niechęć żywił do 14-letniej córki Tiny. O czym świadczyć może SMS, który wysłał jej w jej urodziny. Cytuję. Mam nadzieję, że udławisz się urodzinowym tortem. Ale to, o czym nie wspomniałam, a co też było kluczowe, to to, że dodatkowym argumentem, aby pozbyć się go z życia, było to, że Peter uderzył Tinę. I to na tyle mocno, że krwawiła z nosa. Wtedy kobieta zdała sobie sprawę, że mężczyzna jest niebezpieczny i o całym tym ataku poinformowała policję. Wydawało się jednak, że w tej sprawie nie za wiele zrobiono. Wspominałam, że Peter jako więzień został puszczony bez nadzoru. Natomiast, mimo że miał duńskie obywatelstwo, to, że nie mieszkał w Danii od 8 roku życia, sprawiło, że został wciągnięty w taki specjalny proces wprowadzania go. Podobny, z którym spotykali się obcokrajowcy, którzy przebywali do Danii w tamtym czasie. Polegało to na tym, że musiał brać udział w takim kursie, gdzie właśnie mu opowiadano, jak wygląda życie w Danii. I on się na ten kurs stawiał, bo nie chciał mieć tam żadnych problemów. Natomiast osoby, które go uczyły, opisały go jako skłonnego do uczenia, choć leniwego i charakteryzującego się gwałtownymi napadami złości. Zauważono też, że dużo lepiej radzi sobie w towarzystwie kobiet i że zdecydowanie był nimi oczarowany i zainteresowany w taki sposób seksualny. I być może ta jego łatwość w kontaktach z kobietami wpłynęła na to, że jakoś z Tiną się dogadał. Co prawda nie byli razem, ale znów razem mieszkali. Ich relacja była raczej specyficzna. Zwłaszcza, że kobieta nie wiedziała, że w trakcie, gdy mężczyzna mieszkał w tym schronisku dla mężczyzn, to poznał pewną kobietę, Marianę. Kobieta pracowała w salonie masażu, w którym też świadczono usługi seksualne. Marianne była wdową i miała dwóch synów. Cierpiała też na problemy natury psychicznej i nadmiernie spożywała alkohol. W wyniku zdiagnozowanych chorób przypisano jej wcześniejszą emeryturę. Mimo tego nie powstrzymało to kobiety od pracy we wspomnianym salonie i w ten sposób właśnie pewnego dnia natrafiła na Petera. Para od razu przypadła sobie do gustu i wkrótce zaczęli się spotykać. Oprócz dwóch synów, Marianne miała jeszcze 24-letniego pasierba. Tego samego, o którym mówiłam wam na początku i dzięki któremu ktoś w ogóle dowiedział się o tym, że kobieta i jej dzieci zniknęli. Gdy poznała Petera, miała 36 lat i od roku była wdową. Jej zmarły mąż był malarzem i jeszcze przed jego śmiercią razem założyli salon masażu, gdzie świadczyła też usługi seksualne. Warto też dodać, że gdy Peter poznał Marianę, to od dłuższego czasu był raczej
niestabilnym stanie psychicznym. Na co miało wpływać m.in. to, że stosował sterydy anaboliczne. I to też sprawiało, że często miał gwałtowne i niekontrolowane napady wściekłości. I to właśnie w trakcie nich atakował swoją żonę czy jej nastoletnią córkę. Oczywiście Marianne o tym nie wiedziała. Nie wiedziała, jakiego człowieka sprowadza sobie do domu. Nie wiedziała też, że w trakcie Peter dogadał się z Tiną i wrócił do swojego domu. Nie uznał jednak tego za powód do zakończenia relacji z kochanką. Wręcz przeciwnie. Kontynuował tę znajomość. Ponieważ jednak policja otrzymała wcześniej zgłoszenie w sprawie napaści na Tinę, to w międzyczasie ruszył też proces i mężczyzna musiał stawić się w sądzie, a następnie wypowiedzieć się na temat przemocy wobec żony. Tylko, że tym razem Tina odmówiła składania zeznań, ale za to zeznawała jej nastoletnia córka. Ale nie wpłynęło to jakoś na ich relacje. Wydaje się też, że większej kary mężczyzna nie otrzymał. Być może przez to, że Tina wycofała swoje zeznania. I powoli dochodzimy do tego kluczowego momentu, czyli jak to się stało, że Marianne straciła życie, a wraz z nią jej dwaj synowie. Przypomnę, że zatrzymaliśmy się na momencie, w którym Peter twierdził, że kobieta i jej synowie wyjechali na wakacje, a on obiecał pomalować dom podczas ich nieobecności. Tylko, że dowody mówiły co innego. Wiadomo też było, że w tym czasie Dennis i Brienne powinni być na obozie szkolnym, ale żaden z nich na nim się nie pojawił. Co prawda sąsiedzi mówili, że między nimi wydawało się wszystko dobrze układać, to jednak śledczy uznali, że to Peter jest zamieszany w zniknięcie kobiety i jej synów, mimo że ten mówił co innego. A podejrzenia te potęgował fakt, iż sąsiedzi zeznali, że wieczorem 16 czerwca, po powrocie Petera i Marianne ze szkolnej uroczystości jej synów, słyszeli wrzaski. Mieli też widzieć, jak mężczyzna bił kobietę. Oczywiście Peter został z tym skonfrontowany, na co odpowiedział, że faktycznie tak było, dlatego że się wkurzył, dlatego iż podejrzewał, że kobieta ma romans. A przypomnę, on sam w tym czasie mieszkał z Tiną. Potem miał jej zarzucić, że złapała jakąś chorobę weneryczną i mogła go zarazić. To sprawiło, że uznał, że to koniec i oczywiście była to tylko jej wina. Zasłużyła więc na karę. Prawda wyglądała jednak trochę inaczej. 16 czerwca faktycznie doszło między nimi do awantury. A Peter tak mocno bił Marianne, że ta uciekła przed nim do łazienki. Ta z tamtego pomieszczenia zadzwoniła do swojego przyjaciela i poprosiła, aby natychmiast przyjechał i pomógł. Niestety, przyjaciel odmówił, bo w tym momencie był zajęty oglądaniem meczu piłki nożnej. Do tych wydarzeń miało dojść około godziny 20. Chłopcy, którzy byli świadkiem całego tego wydarzenia, również płakali. To, co się wydarzyło później, trzeba było zrekonstruować na podstawie policyjnego śledztwa. Ustalono więc, że kłótnia doprowadziła do kolejnej bójki, a chłopcy próbowali jakoś pomóc swojej mamie. I podczas całej tej szamotaniny Peter skręcił kark zarówno Marianie, jak i jej starszemu synowi Brianowi. Następnie podszedł do młodszego chłopca i z nim podobnie postąpił. Ale dokładnie gdzie i jak to się stało, nigdy nie zostało wyjaśnione. Po wszystkim mężczyzna zaczął się zastanawiać, co ma zrobić z trzema ciałami. W końcu uznał, że najlepiej będzie je pociąć za pomocą szlifierki kątowej, siekiery i noży. Przypuszcza się, że następnie części ciał zapakował w czarne plastikowe torby i wyrzucił je jako odpady. Natomiast wiadomo było, że nie dałby rady ogarnąć tego wszystkiego sam. I z pomocą mógł mu przyjść tylko jeden człowiek.
i jego ojciec. To była rekonstrukcja wydarzeń na podstawie dowodów, jakie zebrali policjanci. Sam Peter na razie nie wyjaśnił, jak do tego wszystkiego doszło. Znając jednak jego historię, wiedzieli, że mają do czynienia z potworem i że skoro zabił raz, to mógłby zabijać dalej. Dlatego też dalej przeszukiwano dom Marianne, aby zweryfikować, czy znajdą się jeszcze jakieś dowody, które jednoznacznie potwierdzą, że to Peter był winny. Ostatecznie znaleziono plamę krwi na łóżku, w łazience, na desce do krojenia w kuchni i wewnątrz samochodu kobiety. Również w piwnicy i garażu natrafiono na ogromne ilości śladów krwi. Wniosek był jeden. Mimo, że nie znaleziono ciał trójki, z pewnością zostali oni zamordowani. Ustalono też, że mężczyzna miał przy sobie sporo gotówki, wycinek z paszportu kobiety z jej zdjęciem i podpisem oraz kartę stałego klienta dyskontu Metro. Znaleziono również siekierę, na której były ślady krwi Marianne. A siekiera ta znajdowała się w domu Petera, w którym mieszkał z Tiną. Do tego krew znaleziono także w Fordzie Fiesty należącym do Tiny, co sugerowało, że mężczyzna użył właśnie tego pojazdu do pozbycia się ciała lub jego części. I wszystkie te dowody policjanci postanowili przedstawić Peterowi, a on w obliczu ich wszystkich powiedział, co się stało. Stwierdził, że kobieta była pod wpływem narkotyków i w momencie, gdy wszedł do domu, zobaczył, jak stoi nad ciałami swoich dwóch synów. Wtedy domyślił się, że ich zabiła, a on od razu ją zaatakował i przypadkowo zabił. Ponieważ zdawał sobie sprawę, że z powodu tego, co zrobił wcześniej, nikt mu nie uwierzy, to postanowił posprzątać. Dlatego też poćwiartował te wszystkie ciała w wannie. A następnie zapakował w torby i wyrzucił je jako odpady. Potem udał się do sklepu, gdzie kupił kolejne noże, deski do krojenia, środki czystości i więcej czarnych toreb na pozostałe części ciała. I to się nie zgadzało z tym, co przedstawiały dowody, bo jak mówiłam wcześniej, to właśnie w piwnicy znaleziono ślady, które wskazywały na to, że to tam doszło do pocięcia ciał. Mężczyzna zeznał też, że w trakcie, gdy sprzątał dom Marianne, to zadzwoniła do niego Tina i poprosiła, aby jak najszybciej wrócił do domu. Więc część ciał wziął ze sobą, a część zostawił i pojechał do domu Tiny. Zostawił też wtedy notkę na drzwiach o tej wycieczce, którą później widział pasierb Marianne. Znaleziono też świadka, który twierdził, że widział, jak Peter wyrzuca czarną torbę do śmietnika. Oczywiście wtedy nie myślał o tym, że to mogą być części ciała. Myślał, że ten człowiek wyrzuca po prostu śmieci. Następnie Peter wrócił na miejsce zbrodni po kilku dniach. I poczuł, że te pozostałe części ciał zaczęły się już rozkładać, więc schował je do zamrażarki. Do momentu, aż wymyśli, gdzie się ma ich pozbyć. Następnie udał się do mieszkania swojego ojca, od którego pożyczył szlifierkę kątową, mówiąc, że będzie odmalowywał dom Marianne. Kupił też siekierę, aby podzielić te części ciał na jeszcze mniejsze kawałki. W końcu też miał pozbyć się pozostałych pakunków w śmietniku przed domem swojego ojca. Mimo wszystko i ta wersja dla śledczych nie brzmiała zbyt wiarygodnie. Dowody świadczyły o czymś innym, dlatego 10 października, 3 miesiące po tym, jak został aresztowany, został poproszony o kolejną rozmowę i znów zmienił wersję wydarzeń. Powiedział wtedy, że 16 czerwca faktycznie pokłócił się z kobietą, a bójka już miała miejsce na tej imprezie szkolnej. A następnie taka atmosfera kłótni trwała aż do powrotu do domu. Na miejscu mężczyzna dalej był wściekły, bo podsłuchał, jak jego zdaniem słodko rozmawiała z jakimś mężczyzną przez telefon.
i był bardzo zazdrosny. W związku z tym nie potrafił już pohamować złości i nie z premedytacją skręcił jej kark. Wtedy też do pokoju miał wejść Denis i zobaczyć, co się stało. Próbował jakoś pomóc matce i zaczął ciągnąć Petera za włosy. W reakcji na to mężczyzna bardzo się zdenerwował i teraz zaatakował Denisa. Jemu też skręcił kark. Na to wszystko do pokoju wszedł jeszcze Brienne. I znów doszło do szamotaniny, w której dziesięciolatek ugryzł Petera w rękę. Śledczy znaleźli na łóżku ślady krwi Brienne'a, dlatego uznali, że zanim mężczyzna odebrał mu życie, to jeszcze chłopiec zdążył uciec, ale w końcu mężczyzna go dogonił i skręcił kark także jemu. Sam Peter określił to, co zrobił, czyli to, że zabił chłopców, jako niedramatyczne i mało brutalne. W mediach pojawiły się też informacje, że Marianne nie była świadoma tego, z kim się związała. Nie znała jego przeszłości. Śledczy, mimo że wiedzieli mniej więcej, co się wydarzyło, mieli problem, bo nie znaleziono żadnej części ciała, żadnej z ofiar. Mimo tego postanowiono, że ruszy proces. W trakcie śledztwa wyszła zaskakująca informacja. Okazało się, że Tina groziła Marianne i ona również w związku z tym została aresztowana. To właśnie wtedy dokładnie przeszukano dom, w którym mieszkała para i natrafiono na istotne dowody. Oprócz tego, co już wspomniałam, między innymi jeszcze pocięty paszport Marianne. Jeśli chodzi jeszcze o te zeznania z 10 października, tym razem mężczyzna powiedział, że nie powie, co się stało z ciałami, natomiast podejrzewano, że spalił je w jednej z osiedlowych kotłowni i w ten sposób pozbył się dowodów winy raz na zawsze. Przynajmniej tak myślał. W międzyczasie pojawiły się także zestawienia operacji finansowych Marianne i z nich wynikało, że 19 czerwca ktoś jej kartą zrobił zakupy w sklepie Metro. I tam kupił właśnie siekierę, gumowe rękawiczki, środki czystości i plastikowe torby. Więc było wiadomo już, że nie mogła tego zrobić kobieta. A dzięki nagraniom udało się ustalić, że zrobił to właśnie Peter. Analizowano też, czy mężczyzna nie pozbył się części ciał w pobliskiej składowni odpadów. Przerzucono około 10 tysięcy ich ton, ale niczego nie znaleziono. Inspektor prowadzący tę sprawę powiedział, że nie ma wątpliwości, że Peter kłamie na temat sposobu, w jaki pozbył się części ciał i że po prostu nie chce, aby zostały znalezione ze względu na ich stan. Dodał też, że w pewnym momencie im wyjaśnił, że odciął im głowy oraz ręce, bo ze względu na to, że był w USA i wiedział, że można ofiarę zidentyfikować na podstawie odcisków palców i na podstawie zębów, to liczył, że w ten sposób uniknie kary. Gdy Peter siedział w areszcie, dziennikarze chcieli się skontaktować z jego ojcem, ale ten odmówił komentarza, mówiąc, że prawnik zabronił mu jakichkolwiek kontaktów z prasą. Ponieważ zatrzymany mężczyzna nie był w stanie szczegółowo wyjaśnić morderstwa, policjanci zaproponowali mu wzięcie udziału w rekonstrukcji, na co Peter się zgodził. Pokazywał na lalce, co zrobił ofiarom. Pokazywał też, z jaką siłą skręcał im kark. Cały czas też mężczyzna utrzymywał, że zabójstwo całej rodziny było wypadkiem. I liczył, że ława przysięgłych potraktuje go łagodnie. Zanim ruszył proces, trzeba go było jeszcze poddać ocenie psychiatrycznej, podczas której został uznany za zdolnego do odpowiadania za swoje czyny. W raporcie pojawiła się taka wzmianka. Stwierdza się jednak, że jest on znacząco zboczony, egocentryczny i zadufany w sobie oraz charakteryzuje się wyraźną tendencją do natychmiastowej gratyfikacji. Cechuje go również niezdolność do rejestrowania lub rozumienia uczuć
i potrzeb innych ludzi. Proces wyznaczono na 5 marca 2001 roku we wschodnim Sądzie Najwyższym. Policja i prokurator Erik Merlung mieli nadzieję, że mężczyzna przyzna się do zabójstwa z premedytacją. Jednak tak się nie stało. W związku z tym sprawę musieli rozstrzygnąć ława przysięgłych i sędziowie. Przewodniczący składu orzekającego rozpoczął od tego, że zwrócił się bezpośrednio do 12 ławników i powiedział im, że w ostatnich latach niewiele spraw przyciągnęło tyle uwagi, co ten proces, którym będą się właśnie teraz zajmować. Zwrócił też uwagę na to, że zarówno sędziowie, jak i ławnicy byli narażeni przez te ostatnie 8 miesięcy, które upłynęły od aresztowania oskarżonego, na różne relacje medialne dotyczące tej sprawy. I że kluczowe jest, aby w swojej decyzji nie opierali się na tym, co przeczytali. Że muszą zlekceważyć wszystko, co słyszeli na temat tej sprawy. I że dopiero to, co usłyszą, mogą wziąć pod uwagę. Prokurator zaczął od tego, że podkreślił, że zarówno okoliczności, charakter, jak i zakres przestępstwa popełnionego przez oskarżonego są szczególnie odrażające i przerażające. I że jedyne, co jest właściwe w tej sytuacji, to skazać go na karę dożywocia. Z kolei obrońca Petera apelował o to, aby skazano go na karę 16 lat pozbawienia wolności. Podkreślił, że działania jego klienta były obrzydliwe i przerażające, ale apelował, żeby właśnie otrzymał tylko te 16 lat. Zanim przysięgli, mieli okazję podyskutować o tym, jaki wyrok wydać. Peter miał okazję powiedzieć im parę słów. A tę okazję postanowił wykorzystać. Powiedział im, że teraz wszyscy musimy mieć spokój i musimy mieć spokój w naszych umysłach i w naszych duszach. Wcześniej podkreślał, że nie chciał zabić, ale przysięgli mu nie uwierzyli. Ostatecznie uznali go za winnego umyślnego zabójstwa i nieumyślnego spowodowania śmierci. Sędziowie również wydawali się bardziej skłaniać w stronę słów prokuratora. 15 marca 2001 roku, po 10 dniach rozpraw sądowych, 3 sędziów wydało wyrok. Peter Lundin skazany na dożywocie. Przysięgli, aby uznać jego winę, potrzebowali 10 minut. I ogólnie wyglądało to tak, że przysięgli oraz sędziowie mieli do dyspozycji 24 głosy. Każdy z przysięgłych po jednym, a każdy z sędziów po 4. I mieli zadecydować o tym wspólnie, czy właśnie będzie to dożywocie. I wszystkie 24 głosy było właśnie na to, aby taka kara została zasądzona. Mężczyzna po wszystkim nie odwołał się od tego wyroku do Sądu Najwyższego. W międzyczasie analizowano także kwestię współpracy Ole Lundina, ale nie został on skazany za współudział w pozbywaniu się ciał. Jedynie za to, że ukradł kilka rzeczy osobistych należących do Marieny. W związku z tym został skazany na 4 miesiące pozbawienia wolności. A wyrok ten zapadł 7 czerwca 2002 roku. Jak tę sprawę widzi Sandra? Teraz przeczytam Wam jej komentarz. Jeśli miałabym opisać, jak wygląda zło, to opisałabym zdjęcie Petera, który uśmiecha się do kamery, a jedna część jego twarzy jest pomalowana na czarno. Od mojego stałego przyjazdu do Danii minęło już 20 lat, więc 2/3 mojego życia. Dania jest krajem dość bezstresowym. Tutaj większość ludzi żyje pełnią życia. Nie rozmyślają cały czas, co będzie jutro, bo co ma być, to będzie. Hygge to stan umysłu, ale nie każdemu pasuje. Dzieci w żłobkach śpią w wózkach na dworze cały rok. W przedszkolach dzieci codziennie wychodzą na dwór. Żaden śnieg, deszcz czy wiatr nie jest im straszny. Ja sama często zapominam zamknąć drzwi na klucz.
leczy zasen na kanapie z otwartymi na oścież drzwiami na ogród. I budzę się w środku nocy, bo mi zimno. I nie mówię, że złe rzeczy się tutaj nie dzieją, bo są i wypadki, włamania, strzelaniny, morderstwa, ale większość ludzi i tak czuje się bezpieczna. W ciągu 25 lat, od roku 1992 do 2016, popełnionych zostało 1417 morderstw. Co czwarte z tych morderstw zostało popełnione przez partnerkę partnera. 44% morderstw popełnionych jest w rodzinie. Sprawcy łączą rodzinne relacje z ofiarą. A z tych 1417 morderstw, 124 to były takie, gdzie ofiarami były dzieci. Więc kiedy jeden człowiek zabija trzy osoby, w tym dzieci, sprawa zostaje zapamiętana. Najczęstsze pytanie w tej sprawie to, dlaczego człowiek, który już raz w życiu dopuścił się makabrycznych czynów, staje się wolnym człowiekiem, kiedy jego nogi dotykają duńskiej ziemi. Jeśli powiesz Peter Lundin, to większość Duńczyków zna całą sprawę, choć teraz już nazywa się Thomas Christian Olesen. Ale niecałe 4 miesiące po tym, jak zabił, na ekranach telewizorów, dokładnie na TV2, ukazał się film dokumentalny pod tytułem Morderca wraca do domu, gdzie przeprowadzony jest wywiad z Peterem, jego ciocią, starym kolegą ze szkoły, amerykańską i duńską policją. To był pierwszy taki mocny film dokumentalny, który tak naprawdę budził więcej pytań niż odpowiedzi. Patrząc na to, co się stało w międzyczasie, został on w pamięci wielu ludzi, aż do dziś. I faktycznie sprawa ta wywołała spore kontrowersje w Danii. Między innymi wiosną 2001 roku zostało założone Krajowe Stowarzyszenie Egzekucji Petera Lundina. A założył je były i skazany przemytnik oraz bokser wagi ciężkiej Mark Hultström oraz inne osoby, których dane nie zostały podane. Stowarzyszenie to nie walczyło o to, aby w Danii przywrócono karę śmierci, ale o to, żeby zrobiono jakby taki wyjątek specjalnie dla Petera Lundina. I też przy okazji dodam, że Peter sądził, że w Danii właśnie obowiązywała kara śmierci. Nie sprawdził tego wcześniej. I stąd też nie chciał wskazać, gdzie pozbył się ciał, bo wierzył, że jeżeli nie będzie tych ciał, to nikt mu takiej kary nie wymierzy. Po wyroku jego obrońca przyznał, że bronienie tego klienta nie było łatwe. A zwłaszcza było dla niego trudne to, że i dla niego ta zbrodnia była odrażająca. Również i więźniowie, którzy mieli być jego współosadzonymi, wiedzieli już, z kim będą mieli do czynienia. Został tam zaatakowany między innymi jeszcze przed wyrokiem, czyli 27 lipca 2000 roku. Później do kolejnej napaści doszło w lutym 2002 roku. Współwięźniowie pobili go wtedy patelnią, którą uderzali go w głowę. W związku z tym postanowił domagać się odszkodowania i wystąpił o 10 tysięcy dolarów. Ostatecznie 16 kwietnia 2002 roku otrzymał takie odszkodowanie, ale tylko 510 koron duńskich. Jednak przez to, że gdzie nie był, to dochodziło do jakichś zamieszek z nim, to ciągle też zmieniano mu to więzienie. Gdy został pobity w 2002 roku, akurat miało to miejsce przy strażniczce więziennej, która powiedziała, że nie chciała też interweniować i narażać swojego życia, bo była wtedy w ciąży. Sam Lundin też był wtedy bardzo porywczy i agresywny. Pokazywał wszystkim dookoła środkowy palec. Więźniowie, którzy go zaatakowali, również dostali dodatkowy wyrok. Jeden z nich dostał 6 miesięcy, a drugi 4. Sam Peter później chętnie opowiadał o tym, co przeżył i chwalił się, jak to dawał sobie ze wszystkimi radę.
Jeśli chodzi o jego małżeństwo, to gdy trafił do więzienia, Tina wystąpiła o rozwód. Sama ostatecznie nie została o nic oskarżona, ponieważ policja doszła do wniosku, że nie brała udziału w morderstwach. Ale mężczyzna długo sam nie pozostał. Choć trudno w to uwierzyć, dalej były chętne na to, aby się z nim związać. 29 września 2008 roku ożenił się po raz kolejny. Jego wybranką była Marianne Paulsen, która miała zaledwie 15 lat, gdy po raz pierwszy obejrzała z nim wywiad w duńskiej telewizji i od razu się w nim zakochała. Pisała również potem do niego listy. Łącznie korespondowali ze sobą przez 2 lata, aż skończyła 17 lat. Następnie nastolatka zapomniała o Peterze, a wkrótce jako już dorosła kobieta wyszła za mąż i urodziła córkę w 2006 roku. Później znów natrafiła na Petera i wtedy zdecydowała się ponownie nawiązać z nim kontakt. Uznała, że tym razem chce go poznać osobiście. Gdy pojawiła się w więzieniu i go zobaczyła, zrozumiała, że nie ma odwrotu, że chce być z tym człowiekiem. Odwiedziła go potem jeszcze 1 raz. I podczas tej drugiej wizyty dostali zgodę na to, aby spotkać się w takim prywatnym pokoju, gdzie uprawiali seks, a potem zaszła w ciążę. Kobieta jednak nie chciała być z nim w ciąży, więc zdecydowała się na usunięcie dziecka. I choć się wahała, co zrobić, ostatecznie nie mogła zapomnieć o Peterze i w 2008 roku zdecydowali się na ślub. Ale małżeństwo przetrwało raptem 11 dni. Potem kobieta wystąpiła o rozwód, bo dowiedziała się, że Peter cały czas pisze też z innymi kobietami. Później z perspektywy czasu wyznała, że ten człowiek zmarnował jej życie, bo nie dość, że przez niego rozpadło się jej pierwsze małżeństwo, to jeszcze straciła opiekę nad córką. Ale i to nie zniechęciło Petera, jeśli chodzi o kolejne małżeństwo, bo doszło do niego po raz trzeci w 2011 roku, również po tym, jak pisał listy z pewną kobietą. Bettina Browns pisała do niego od 2009 roku. 2 lata później wzięli ślub, a w 2014 roku mieli syna. Ich związek zakończył się w 2017 roku rozwodem. Po tym, jak już kobieta uzyskała rozwód, przekazała mediom, że jej małżeństwo nie było za przyjemne. Mówiła też, że nie chciała, aby jej syn zobaczył jeszcze kiedyś ojca, z powodu tego, jak ją traktował. I ogólnie według tego, co ta kobieta powiedziała, samo zawarcie małżeństwa z więźniem było bardzo proste. Wystarczyło wypełnić prosty formularz, i potem dzięki temu uzyskiwało się dostęp do spotkania z danym osadzonym w więzieniu. Kiedy jakby twierdzili, że ich związek już się rozwinął, to przyznawano im 47 godzin w miesiącu, tylko dla siebie w takim gościnnym pokoju. I taka ciekawostka, tym razem zarówno ojciec Petera, jak i ich wspólni znajomi mogli uczestniczyć w ich ślubie. Ale Bettina też przyjęła do wiadomości to, że to ona zawiniła w tym, że związała się z takim człowiekiem. Że chyba nie do końca przemyślała, jak to jest wziąć ślub z mordercą, a nawet właściwie seryjnym mordercą, za jakiego uważany jest w Danii. Powiedziała też, że jej zdaniem duńska służba więziennictwa nie wywiązuje się za bardzo ze swojego zadania, pozwalając właśnie na te spotkania i na to, żeby do tych ślubów dochodziło. Co też jest trochę ciekawe, że tak jakby zwala odpowiedzialność na służbę, a to ona podjęła taką decyzję. To ona pisała do kogoś, kto był w więzieniu. W każdym razie we wrześniu 2021 roku pojawiły się pewne zmiany. Otóż więźniowie, którzy odbywają karę dożywotniego pozbawienia wolności, mają zakaz kontaktu z nieznajomymi im osobami przez pierwsze 10 lat pozbawienia wolności. Mogą więc jedynie tylko kontaktować się z rodziną i przyjaciółmi. Oczywiście takimi, których
znali zanim trafili do więzienia. Teraz powróćmy do zmiany nazwiska, bo powiedziałam, że jeszcze to rozwinę. I generalnie, tak jak mówiłam, dwukrotnie Peter Lundin zmienił swoje dane. Nowa ustawa weszła 1 kwietnia 2006 roku i ułatwiła zmianę nazwiska na jedno ze 165 wolnych nazwisk, które wtedy były dostępne. A to też oznaczało, że więźniowie mają takie samo prawo do zmiany nazwiska jak wszyscy inni ludzie. Dlatego też na początku Peter skorzystał z tej okazji i stał się Bjarnem Schoenborg. Jeszcze przez chwilę był Nilsem Schaffnerem. Ale raczej rzadko są o tym wzmianki, mówi się o tych dwóch głównych zmianach. I ta trzecia, która właściwie jest tą drugą, taką bardziej oficjalną, sprawiła, że obecnie mężczyzna ten nazywa się Thomas Christian Olesen. Choć Peter w swoim imieniu nie walczył o zmianę wyroku, to postanowił jednak powalczyć o swoje dobre imię. Między innymi pozwał dziennikarza pewnej gazety, który nazwał go psychopatą. Dokładniej chodziło o zdanie: w zasadzie nie jesteśmy klinicznymi psychopatami w kategorii Petera Lundina. Więc Peter, któremu się to nie spodobało, postanowił złożyć pozew przeciwko niemu. Dziennikarz w tym artykule podkreślił jeszcze, że jego zdaniem jest taka bezsensowność tych morderstw, co go intryguje i sprawia, że on tak się zastanawia, dlaczego zabijał kobiety. Wskazał też na to, że nie ma nic, co świadczyłoby o tym, że miał z tego frajdę. Zastanawiał się, czy mógł być sadystą, ale nie czerpał z tego żadnych korzyści. Jego zdaniem wyglądało to tak, jakby wpadał w jakąś panikę, ogarniał go niepokój i nagle zachowywał się jak dzikie zwierzę. W każdym razie Peter w procesie cywilnym nie uzyskał tego, czego chciał. Sąd odrzucił jego roszczenia. Następnie, 18 listopada 2008 roku, ówczesna przewodnicząca duńskiej Partii Ludowej skomentowała Petera Lundina w programie śniadaniowym. Powiedziała: on jest po prostu tak bezduszny, jak tylko można być. W związku z tym w lutym 2009 roku mężczyzna postanowił ją pozwać o 100 tysięcy koron duńskich za zniesławienie. A rok i miesiąc później, w marcu, sąd oddalił powództwo Petera o to odszkodowanie, a kobieta została uniewinniona. Następnie pozwał jeszcze w 2014 roku prezenterkę oraz gospodarza programu, gdyż uważał, że 2 lata wcześniej w wiadomościach oskarżyli go o bycie odpowiedzialnym za przemyt haszyszu. W tym wypadku zażądał 25 tysięcy koron duńskich i korekty tej informacji. 28 marca 2014 roku zarówno dziennikarka, jak i prezenter zostali uniewinnieni. Jednocześnie sąd wtedy zadecydował, że Peter, jak i jego żona muszą pokryć wszystkie koszty, które pojawiły się w przeciągu ostatnich 14 dni, co odpowiadało 20 tysiącom koron duńskich. W więzieniu też mężczyzna zaczął pisać pamiętnik, a pomagał mu w tym duński dziennikarz Rikke Pedersen. W rezultacie powstała książka Wyznanie mordercy, w której opowiada o swoim dzieciństwie, matce i życiu w więzieniu. Tłumaczę też tam między innymi to, dlaczego zostawił kartkę na drzwiach. Ogólnie jeśli chodzi o książkę Lundina, to pojawiło się wiele kontrowersji w związku z tym tematem. A wynikało to z tego, że w 2001 roku pewne wydawnictwo ogłosiło, że chce wydać jego książkę. Ostatecznie najpierw w 2003 roku Palle Bruce Jensen opublikował książkę na temat Lundina, a następnie właśnie w 2009 roku sam Peter i Rikke Pedersen opublikowali wspomnianą przeze mnie książkę. W 2002 roku za pomocą jasnowidzów producenci pewnego programu próbowali też odnaleźć ciała Marianne i jej 2 synów, ale ostatecznie do niczego to nie doprowadziło.
W międzyczasie miała też powstać grupa na Facebooku, która na tłumaczenie polskie nazywała się Lundin nigdy nie powinien być uwolniony i miała zgromadzić ponad 35 tysięcy członków. Ale mimo, że szukałam tej grupy po jej duńskiej nazwie, to jej nie znalazłam, więc nie wiem, czy dalej istnieje. I jeszcze kwestia narkotyków. Wspomniałam gdzieś o haszyszu i od razu powiem, że to nie było bezpodstawne. Dlatego, że Lundin został kilkukrotnie skazany za to, że właśnie miał w swojej celi narkotyki. Pierwszy raz 21 sierpnia 2006 roku. Wtedy na 40 dni pozbawienia wolności, dodatkowo. Potem ponownie usłyszał wyrok 23 kwietnia 2012 roku, gdzie dołożono mu 10 dni. A potem jeszcze we wrześniu tego samego roku ponownie został oskarżony o udział w przemycie konopi indyjskich i innych substancji. Natomiast nie znalazłam informacji, czy też mu coś dołożono. Tak czy siak czeka go dożywocie. I na koniec zostawiłam jeszcze kwestię obwinienia władz. Dlatego, że tak jak Sandra w swoim komentarzu podkreśliła, pojawiło się wiele głosów, dlaczego Petera po prostu wpuszczono do Danii i nikt go nie pilnował. Była to tak naprawdę wielka dyskusja na temat tego, czy on powinien być monitorowany, czy jednak nie. Według społeczeństwa powinien. Służby miały na ten temat inne zdanie. Nikt też nie mógł zrozumieć, dlaczego taki człowiek, który nie odbył całej kary, a właściwie mniej niż połowę kary odsiedział w więzieniu, został po prostu wolnym człowiekiem. Minister Sprawiedliwości skomentował to tylko tak, że wszelkie procedury zostały dopełnione, ten człowiek został odebrany od amerykańskiej policji, sprawdzono, czy w Danii nie jest za nic poszukiwany i w związku z tym, że nie był, no to został wypuszczony. Kwestia ta do dziś budzi wiele kontrowersji i wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy ktoś tu zawinił, czy jednak nie. I jeszcze taką ciekawostkę na koniec znalazłam. Jeśli chodzi o trzecią żonę, to Peter w wywiadach mówił, że była miłością jego życia. Na razie nie ma informacji o tym, że ożenił się po raz kolejny. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co sądzicie o tym, że tak właśnie postąpiono w jego przypadku, że wypuszczono go z Ameryki do Danii i stał się wolnym człowiekiem. Czy faktycznie duńska policja powinna za to odpowiadać, czy jednak nie? Z góry dziękuję za wszystkie komentarze na temat sprawy. Dziękuję także za udostępnienie odcinka, subskrypcję i łapki w górę. A do tego oczywiście dziękuję wszystkim wspierającym mnie na YouTube oraz Patronite, a zwłaszcza Jakubowi, Adzie, Rafałowi, Przemysławowi, Kindze, Magdzie i Annie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I na koniec standardowo dziękuję też za wysłuchanie. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.